się Siemanko z tej strony witam i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. I dzisiaj słuchajcie, postaramy się przetrwać 100 dni w bazie w Minecrafcie. Takie będziemy zamknięci w bazie przez 100 dni. Zobaczymy, czy uda nam się przetrwać. Będą różnego rodzaju potwory nas tutaj atakowały. Także jeżeli chcecie, żebym przetrwał, zostawcie w tym momencie łapeczkę do góry. Każda łapka do góry to jeden dzień dłużej. Słuchajcie, przetrwania tutaj dla mnie. Także warto zostawiać łapy do góry i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. Wpadajcie też na witoshop.pl po epickie rzeczy. A my lecimy, słuchajcie, i... Musimy zbudować sobie najpierw tej bazę. Mam troszeczkę drewna, mam też troszeczkę chleba do jedzenia No i mam y, secik taki stołnowy do, do budowania Myślę, że to wszystko mi się tutaj przyda y, Na początku nie będziemy budowali jakiejś bardzo dużej tej bazy Bo będziemy ją rozbudowywali w trakcie y, Także, y, no myślę, że będzie fajnie ogólnie A jeżeli się zastanawiacie jak ją będziemy rozbudowywali Skoro będziemy zamknięci w bazie No będziemy pod bazą po prostu kopali Zdobywali surowce i zobaczymy jak to się wszystko tutaj potoczy Dobra, ja tutaj buduję, słuchajcie no, i ta baza ogólnie przypomina mi stare czasy tsunami, chyba lawa tsunami było takie, i budowaliśmy z Bellą właśnie takie bazy, słuchajcie, takie malutkie, i one mi się strasznie podobały, strasznie mi się podobały te bazy. Dobra, i zrobimy sobie tutaj okienka. Dookoła, tak, żebyśmy wszystko widzieli. Dobra, teraz muszę przekopać tak z dwa poziomy w dół, e, zbudować sobie podłogę. No i później jak, czymś, jakimś lepszym surowcem będziemy musieli obudować tą naszą bazę, żeby tutaj wszystko fajnie działało, także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. E, I czy pierwszy dzień uda nam się przetrwać, no powinno się udać. Gorzej będzie z jedzeniem tutaj w ostatnich dniach, słuchajcie, i boję się, że zabraknie mi ogólnie jedzenia, ale no zobaczymy. Może jakoś damy radę tutaj. Dobra, słuchajcie, już prawie przekopałem sobie wszystko. Ok, mamy przekopane, więc teraz słuchajcie, szybko robimy tutaj podłogę. Pyk, dobra. Ok, tutaj już mamy. Dobra, nice. Yy, teraz tak, sobie to jeszcze zniszczymy i tutaj wykończymy to też drewne. Dobra, pyk. Okay. Ogólnie, Stone już byłby lepszy, ale no dobra, wykończymy to sobie na spokojnie, powoli będziemy ją rozbudowywać jakoś. Zobaczymy, czy uda nam się ją rozbudować jakoś mocno. E, na razie muszę tutaj wstawić drewno. Dobra, i tak będziemy zaczynali. Ej, tak będziemy zaczynali tą naszą bazę. Dobra, okej, okay, tutaj już mam wszystko. Teraz postawimy sobie tutaj, tutaj, tutaj. Za szybko stawiam i źle mi się stawiają te bloki. Dobra, okej, okay, pyk. Mamy to. Dobra, zrobimy sobie crafting. Na szybkości. Dobra, robimy crafting. Wstawimy go sobie tutaj. I zrobimy też piecyk za chwilę, żeby przepalić sobie szkło. Ale muszę wydobyć najpierw, właśnie tutaj, stół na troszeczkę, więc no kopiemy się w dół po prostu. E, przydałoby się zdobyć żelazo, zrobić wiaderko z wodą e, i wziąć tą wodę. Będę czasami wychodził z tej bazy, ale dosłownie na, na chwileczkę, tylko żeby się wiecie, dostać na powierzchnię, żeby zdobyć jakieś e, potrzebne mi bardzo surowce. O, grawel się może przydać, także przekopmy ten gravel tutaj, bo on się naprawdę mega może przydać. Jeżeli by wypadł e, flint, to w ogóle. O, jest, dobra, wypadł, nawet dwa, super. Dobra, wiemy, że tutaj mamy gravel, także spoczko. Żelazo by nam się bardzo przydało. Także musimy zdobyć jak najszybciej żelazo. No i będziemy rozbudowywać tą naszą bazę, fajnie, jakby się udało przetrwać pierwszy dzień. No i zobaczymy, czy kolejne dni uda też nam się przetrwać. Także słuchajcie, kopiemy tutaj. Teraz mamy węgiel. Okej, okay, spoczko. Węgiel się może przydać bardzo mocno. co się wydarzyło? Znalazłem już diamenty w pierwszym dniu. Także, mega fajnie. Yy, na pewno mi się przydadzą. Tylko na razie nie mam czym ich wydobyć. Także, no, jest wesoło. Ale udało mi się znaleźć diamenty. Bardzo się cieszę. Ciekawe, jak dużo ich tam jest. by się teraz w tą stronę. Słuchajcie, muszę znaleźć najpierw żelazo. Yy, jak znajdę dużo żelaza, no, to będzie spoko. To myślę, że ten pierwszy dzień będzie akurat fajnie zakończony. Okej, okay, słuchajcie, mamy dziesiąty dzień I powoli zacząłem się tutaj już urządzać I mam troszeczkę zebranych surowców Mam troszeczkę aerona, udało mi się zrobić Wiaderko, mamy tu wylaną wodę yy, Udało mi się też wydobyć te diaksy I słuchajcie, zrobiłem sobie mieczyk, bo myślałem, że Mieczyk będzie spoko opcją, teraz tak to Tak wygląda to na zewnątrz, zrobiłem sobie tutaj Wyjście, ale musimy teraz Obudować to wszystko tutaj, słuchajcie yy, Koblem, żeby być Bardziej tutaj obronionym, ja nie wiem, czy tego Kobla mi wystarczy, jak nie, to będziemy musieli troszeczkę Więcej yy, wydobyć, także wszystko Tutaj chciałbym obudować, właśnie tym koblem. Myślę, że to będzie spoko opcja. Dobra, jeżeli to zrobimy, ok, czyli zrobimy sobie tak. Nie mamy więcej drabinek, ale to nic, zaraz może coś tutaj ogarniemy i zrobimy. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, czy ja stąd sięgnę? Nie sięgnę. Muszę wyjść poza moją bazę, chyba, ale nie chciałbym tego robić ogólnie. Wolałbym to obudować w ten jakoś sposób. Ale będzie ciężko, słuchajcie, tą dolną warstwę zrobić. Chyba, że usuniemy, zamienimy yy, zamiast drewna, po prostu damy tego kobla sobie. Chociaż tak fajnie, bo będzie bardziej obudowana ta nasza baza. No ale trudno, jeżeli się nie da, to będziemy musieli wykombinować coś innego. Dobra, pyk. Yy, czy wystarczy mi w ogóle tego kobla? Powinno wystarczyć. Okej, okay, wystarczyło, dobra. Super, eee, teraz nie mam kill offa ogólnie, eee, ale mam tutaj żelazo, więc weźmiemy sobie i zrobimy szybko kilof. Dobra, weźmiemy też sobie to drewienko, okej. Okay. I teraz zrobimy sobie patyki, pyk, dobra, mamy kill offek, okej okay. eee, też inne rzeczy będziemy mogli sobie zrobić, może zbrojkę eee, ironową byłoby spoczko, Dobra, okej, okay. pyk. I udało nam się przetrwać, słuchajcie, już troszeczkę dni. Także bardzo, bardzo się cieszę. Mamy tu wyjście na górę. Jeszcze ogarniemy sobie tylko właśnie mm, tą dolną warstwę tutaj. Ale ja myślę, że możemy faktycznie to zniszczyć po prostu i zamienić to na kobla. I będzie też spoczko. Eee, czekajcie, bo tu mi się postawiło niechcący. Dobra, ok. A ta dolna warstwa powinna przetrwać. Ale ogólnie też ją wymienimy sobie. Słuchajcie, na, na kobla tutaj. Dobra, ok. Także słuchajcie, ja tutaj wymieniam to szybko, wszystko. Pyk i będzie ta baza naprawdę fajnie już tutaj obroniona. Dobra, to sobie wymienimy. To też. Eee, to też jest niebezpieczne tutaj, bo może to się zapalić ogólnie. Więc to też musimy wymienić, ten słupek tutaj na koblowy. Dobra, pyk i pyk, ok. Teraz zrobimy sobie, tak? Dobra, fajnie. Ok, i musimy to wszystko tutaj, słuchajcie, wypełnić. Właśnie tym koblem, i, i zobaczymy, czy uda nam się przetrwać tutaj kolejne dni. Na razie nic złego mnie tutaj nie spotkało, nic mnie nie zaatakowało. Także, yy, no, idzie całkiem nieźle, słuchajcie, idzie całkiem nieźle. Okej, okay, słuchajcie, mam już 30 dzień i zobaczcie co się wydarzyło Pełno zombiaków jest wokół mojej bazy, słuchajcie Zaatakowały mnie zombaki, zombiaki, zobaczcie ile ich tutaj jest, słuchajcie Musimy ich jakoś pokonać, bo to jest horda zombiaków Zobaczcie ile ich tu jest Dobrze, że mam, słuchajcie, tutaj e, teraz e, łuk i mogę strzelać do nich Ale ogólnie ciężko będzie ich pokonać, Zajdę tutaj niżej, słuchajcie I postaram się mieczykiem jakoś ich tutaj pouderzać Dobra, jednego załatwiliśmy, kolejnego również Także baza jest wytrzymała, zobaczcie. Na no, zębiaki tutaj w zupełności wystarczy. I 30 dnia niestety już spotkały mnie złe rzeczy. Ja jestem ciekawy, co jeszcze mnie tutaj spotka w kolejne dni, słuchajcie. Ale z tymi zombiakami powinniśmy sobie poradzić. Mam przynajmniej taką nadzieję. E, nie wejdą one mi tutaj, także jest spoczko. E, pyk, tutaj je zniszczymy. Dobra, ok, jeszcze. Wow, ten jaki dziwny zombiaczek. Dobra, tu jest jeszcze mały ten cwaniaczek. Ja nie lubię małych zombiaków, na maksa. Bo ich się. Boję się ich. Dobra, okej, okay, to zniszczone. Pyk, pyk, pyk. pyk. Dobra, jeszcze tego gościa. Pyk, pyk, pyk. Dobra, okej okay, zniszczony. Dobra, tego też mamy rozwalnego i tego też małego. Dobra, czy tutaj gdzieś jeszcze zombiaki, bo one wiem, że były dookoła bazy. Coś słyszę, słuchajcie. O, tu jest jeszcze jeden Chodź tu cwaniaczku. Pyk, dobra. Nie! Wypadę za bazę! O oh my god, dobra! Nie! Nie, 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 muszę się dostać szybko do mojej bazy teraz. O oh my god, oh, my god, dobra, dobra. Czy ja tu się podkopię jakoś? Powinno mi się udać. Dobra, muszę się podkopać pod moją bazę, co ja zrobiłem? Dobra, okej, okay, słuchajcie, szybko tu musimy załatać też tutaj od razu. Dobra, pyk. I ten piach tutaj damy od razu, słuchajcie, żeby tu mi żadne potwory nie weszły tędy. Ok, a ja muszę zniszczyć sobie to drewno i wejść tu do środka. Dobra, okej, okay. czy tutaj jest wejście? Jest, dobra. zniszczyłem chyba crafting też, bo crafting tutaj stał, tak mi się wydaje. Dobra, okej, okay. spadłem, ale jakoś przetrwałem. Dobra, mamy tu crafting, na dwa craftingi, nie wiem skąd, chyba zrobiłem dwa po prostu. <gry> okej, okay, słuchajcie, także udało nam się przetrwać kolejną nockę jest to 30. 30 dzień, słuchajcie, i pokonaliśmy hordę zombiaków tutaj, także bardzo, bardzo fajnie. Okej, okay, słuchajcie, mamy 50 dzień i zobaczcie, jakie potwory mnie teraz tutaj zaatakowały. Są to mutant szkielety, słuchajcie, są dookoła mojej bazy w ogóle wszędzie tutaj, ale ja już się troszeczkę lepiej uzbroiłem. Mam taką broń i mam też obsydian tutaj wokół mojej bazy do obrony, ale... Ła! Nie, 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 załatwią mnie! What? Jak one strzelają mocno, patrzcie, jak one skaczą wysoko! Co się dzieje? Nie, 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 nie przetrwam tu! Może mi się uda, może mi się uda. Jokie one mocne! Chowam się! Łot! Prawie padłem, słuchajcie, prawie padłem gdzie jest, gdzie jest, moje jedzenie? Gdzie jest moje jedzenie? Ej, to jest masakra Ja ich tutaj chyba nie pokonam Ja nie dam sobie z nimi rady, dobra, szybko muszę zjeść Dobra, schowałem się, słuchajcie, strzelałem do, niej, do nich, z tej broni Ale nic to nie, ej, oni w siebie strzelają Dobra, spoko, może się tutaj załatwią, będzie spoczko Czekajcie, ja sobie otworzę Jedno okno I zobaczymy, czy w ten sposób może uda mi się Coś działać, uwaga Dobra, strzelam do nich, oła, oła, dostałem Dostałem nie, 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 dlaczego, nie chcę padać, nie chcę padać Tylko nie padnij, wito. o, dobra, dobra Półtora serduszka, zaczyna mi się odradzać, muszę tu poczekać Ale jest ciężko, słuchajcie, z nimi, ja nie wiem, czy ja ich pokonam w ogóle Z tej broli strasznie ciężko jest ich pokonać Dobra, strzelam tutaj do niego Ale nie wiem, czy mi starczy tyle amunicji, słuchajcie Dobra, jeden rozwalony, jeden rozwalony Mam trochę tej amunicji, może mi wystarczy Tutaj przez to okno muszę działać, zobaczcie, już już skaczą na mnie, już skaczą na mnie. Oh my god, oh my god, oh my god, padnę, padnę, padnę. Nie, 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 nie. Tylko nie to, tylko nie to. Jakieś jabłuszka, złote by się przydały, cokolwiek. Dobra, nic, jemy, jemy tutaj. Dobra, okej, okay. musimy się odrodzić trochę życia. Jednak ciężko, strasznie jest ich zaatakować, słuchajcie. Potrzebowałbym albo lepszego armora jakiegoś, albo coś innego w ogóle. Tutaj, bo przez to okno też ciężko jest ich zaatakować. Patrzcie, oni strzelają przez to okno normalnie PADłem! Dobra, padłem, słuchajcie, ale dobra, żyję znowu, muszę z nich zaatakować, koniecznie, patrzcie jak oni wysoko skaczą, co tu się dzieje w ogóle. Muszę wyjść tu na górę, słuchajcie, spróbować ich zaatakować. Jakiś lepszy armorbyś dużo lepszy armor by mi się przydał na pewno. Jest za dużo tych, słuchajcie, yy, patrzcie jak oni... Dobra, na razie mi nie trafiają, jest git, jest git, jest git Dobra, dobra, muszę go załatwić, muszę go załatwić, muszę go załatwić Muszę się dużo ruszać, słuchajcie. Jak się ruszam, to oni nie trafiają wtedy. We mnie, zobaczcie, nie trafiałem, dobra. Jeszcze jeden chyba gdzieś tu został. Joko oni się rozwalili! Jest jeden jeszcze, ostatni. Ostatni cwaniaczek, dobra, pokonamy go, pokonamy go. Powinien się więcej ruszać na samym początku. Zobaczcie, bo nie jest taki cwany, a on we mnie cały czas trafia. Wow, jako skacze wysoko. Chodź tu, dobra, załatwiony, udało się. Dobra, jest, 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 jestem. Słuchajcie, na bazie udało mi się. Muszę tylko się tutaj podbudować. Dobra, przetrwałem, słuchajcie, 50 dzień jakoś, jakoś mi się udało tutaj. Raz padłem, no ale pokonałem te potwory, także się bardzo, bardzo cieszę, słuchajcie. Wow, co tu się działo? Masakra. Okej, okay, słuchajcie, mamy 70 dzień i nie uwierzycie, co się zdarzyło. Jakieś tsunami lawy mi się tutaj pojawiło. Zobaczcie, mam zalaną całą bazę lawą, ale zdążyłem ją obudować sobie obsydianem. Słuchajcie, także na razie jest spoko, ale ja muszę jakoś y, usunąć tą lawę tutaj. I najgorsze jest to, że ja nie mam żadnych bloków, praktycznie. Mam tutaj tylko gravel. Ja nie wiem, czy gravelem sobie poradzę. Drewnem na pewno nie. No i słuchajcie, źle. Dobra, spróbujemy użyć tego gravelu. Tylko, że ja nie będę mógł nawet stąd wyjść w żaden sposób, słuchajcie. Nie wiem za bardzo co mam zrobić. Jak ja mam usunąć tą lawę? Muszę jakoś się tutaj wydostać. Dobra, czekajcie. O! O nie, o nie, o nie palę się, pale się, pale się! Dobra, muszę wyjść stąd! Muszę stąd wyjść! Dobra, udało mi się wyjść. Okej, okay, dobra. Próbujemy, słuchajcie, zniszczyć tą lawę tutaj. Zobaczymy czy się uda. Zobaczcie, no całą bazę mi zalało. Ok. C czekajcie, pale się, pale się, palę się, ale dobra, może przetrwam to Please, nie pal się już, Wito Please. Nie, bo nie mogę, nie będę mógł wejść do mojej bazy. Spalę się! Nie, dobra, przetrwałem. Okej. Okay. Zobaczcie, ale tu mi się wszystko pali Ale okej, okay. uratowałem to, że mogę wejść na górę mojej bazy Także jest spoczko I uratowałem jakoś moją bazę przed tym e, lawat tsunami Także no mega się cieszę, ale słuchajcie, mało życia mi zostało No jest ciężko tutaj, jest bardzo ciężko, słuchajcie, przetrwać Same złe rzeczy mi się tutaj pojawiają No ale jakoś dajemy radę na razie Jest spoczko, ja boję się, co jeszcze się tu może pojawić Chował się do tej mojej bazy 70 dzień, słuchajcie, naprawdę mega, mega się boję e, Dobra, musimy zjeść tutaj, słuchajcie, sobie... Y jakiś y chlebek, ok, zjemy sobie chlebek, ok, lawa usunięta, uuj, tu mam dziurę w ogóle, tu mam dziurę, dobra, załatam ją na razie, tak, dobra, jest spoko, słuchajcie, jest spoko, udało się przetrwać tam, lawet tsunami. Ok, słuchajcie, mamy 90. dzień już, ale zobaczcie, co się teraz wydarzyło. Mam diamentowy armorek ogólnie już yy, i powoli tutaj zaczynam ogarniać sobie rzeczy, ale zobaczcie, coś dziwnego mnie zalało. Wygląda to jak toksyczna woda jakaś taka i boję się wyjść, słuchajcie, tutaj na zewnątrz, no, ale muszę wyjść, zobaczyć to, przetestować. Yy, nie wiem, czy ja przetrwam w tej bazie. Dobra, ok, słuchajcie, to wygląda jak woda ogólnie. Jo to jest wysokie, dlaczego to jest takie wysokie? Zobaczcie, to jest jakaś toksyczna woda mi się tutaj wylała, what? Jak to się stało w ogóle? Jakie ja teraz to, to... Tego się nie da usunąć stąd, słuchajcie. To jest jakaś masakra, co się wydarzyło. Uciekam do mojej bazy. Patrzcie, mam... Nie, głód mi całkiem uciekł. Muszę uciekać. Co tu się wydarzyło? Zobaczcie, to jest jakieś toksyczne tsunami tutaj przyszło. Ja nie wiem, słuchajcie, co tu się wydarzyło, ja jestem w strasznym szoku teraz i nie wiem za bardzo, co ja mam zrobić, słuchajcie, co ja teraz mam zrobić, jak ja jestem tutaj zalany tym toksycznym tsunami, baza moja jakoś przetrwała, no ale nie jest za ciekawy, słuchajcie, tutaj naprawdę nie jest za ciekawie, dobra, zjadłem trochę tego chlebka, ale w ogóle mi głód nie wraca, zobaczcie, jestem cały czas głodny przez to, dostałem hunger na 8 minut. Jo ja cię kręcę, no to ja to, słuchajcie, przegram chyba. Nie ma szans, żebym ja tutaj przetrwał. Dobra, musimy jeszcze walczyć, słuchajcie, tutaj. Może uda się jeszcze przetrwać ostatnie dni i dotrzeć do 100 dni, słuchajcie, tutaj w tej mojej bazie. Okej, okay, słuchajcie, mamy setny dzień i zobaczcie, co mi się udało zdobyć. Mam bedrockowy armor. Urządziłem się tutaj troszeczkę. Mam kamerę, mam pralkę i mam e, komputer ogólnie. Mam też e, nową broń Plasma kanon. ale zobaczcie, co się dzieje tutaj na górze. Słuchajcie, w to to nie uwierzycie normalnie, co się tutaj dzieje. Zobaczcie, ja już nic nie widzę, bo tu są jakieś endermany, mutant endermany. W ogóle cały świat jest zalany właśnie tym toksycznym tsunami. Teraz jeszcze do tego doszedł ogień, słuchajcie, który rozprzestrzenia się tu po całym naszym świecie. I z pełno tych toksycznych zombiaków takich, które się tutaj pojawiły, nie wiem, gdzie są te endermany, słuchajcie, ale gdzie się tutaj widziałem? Już teraz, słuchajcie, nie mam pojęcia, jest tragedia po prostu. Setny dzień, ja tutaj więcej, słuchajcie, nie wytrzymam. Także jest to mój ostatni dzień w tej bacie. Ja muszę szybko stąd uciekać, bo jest to mega niebezpieczne. Nawet też zaczął padać, także, no nie jest za wesoło, słuchajcie, dobra, próbuję strzelić tutaj w tego, w te zombiaczki Hop. Dobra, udało mi się, nie! Nie, 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 nie! Dobra, już się wspomnij, słuchajcie, to jest koniec. Mam nadzieję, że tak filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiacie łapę do góry, subskrybujcie kanał, wpadajcie na witoszew.pl Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę, widzimy się jutro w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa!